19 kwietnia wspominamy świętego Ekspedyta, męczennika. Ekspedyt był legionistą, dowódcą wojska i chrześcijaninem. Jego chrześcijański legion w roku 274 swoimi modłami dokonał cudu. Gdy cesarz Marek Aureliusz prowadził wojnę z Markomanami, przodkowie dzisiejszych Czechów, wśród najstraszliwszej posuchy utrudniającej walkę, ekspedyt wyprosił u Boga obfity deszcz i grad, a błyskawice tak oślepiły nieprzyjaciela, że poniósł klęskę. Cud ten uwidoczniono na kolumnie antoryjskiej w Rzymie. Żołnierze ekspedyta nie złożyli wraz z cesarzem i resztą wojska ofiary bogom pogańskim. Marek Aureliusz wydał wtedy edykt na pochwałę chrześcijan, a bohaterski legion obdarzył tytułem Legii Piorunującej. Ekspedyt stał się symbolem zwycięstwa i moralności żołnierskiej, a przykładem swojego życia pociągnął innych do Boga. Religia chrześcijańska niedługo cieszyła się pozorną wolnością, gdyż w roku 285 na rzymskim tronie zasiadł cesarz Dioklecjan. Zaczęły się na nowo prześladowania. Cesarz za namową swojego zięcia Galeriusza rozkazał, by wszyscy żołnierze składali ofiary pogańskim bogom. Wydał także edykt nakazujący zniszczenie wszystkich chrześcijańskich kościołów i spalenie świętych ksiąg. Wydawało się, że nikt nie będzie miał odwagi sprzeciwić się temu. A jednak ekspedyt, nieustraszony wyznawca Chrystusa, zerwał rozkaz cesarski z muru i publicznie go zniszczył. Został za to umęczony wraz z 5 towarzyszami w roku 303. Święci Ekspedyt, Ermogen, Kajus, Aristonitus, Rufus i Galatus jednego dnia otrzymali koronę męczeńską. Święty Ekspedyt przedstawiany jest jako legionista w zbroi. W lewej ręce trzyma palmę męczeństwa, a w prawej krzyż z łacińskim napisem Hodie, dzisiaj. Stopą depcze kruka, który w dziobie ma szarfę z napisem Kras, jutro. W ten sposób ikonografia przypomina, aby nie odkładać na jutro tego, co może prowadzić do zbawienia. Zgodnie z legendą, w dniu, w którym ekspedyt postanowił przyjąć chrzest, diabeł, przybrawszy postać wrony lub kruka, namawiał go do wstrzymania się z decyzją do następnego dnia. Ekspedyt zniszczył go jednak stopą, mówiąc, że dzisiaj chce zostać chrześcijaninem. W Polsce ekspedyt znany jest także pod imieniem Wierzyna. Nie jest to pewne, czy ekspedyt jest jego prawdziwym imieniem. Mogło ono brzmieć Elipidiusz, ale błąd kopisty spowodował, że jest czczony pod imieniem ekspedyta. Istnieją także przypuszczenia, że może tu chodzić o świętego Menasa, którego Ormianie nazwali Arakachas, co odpowiadałoby właśnie łacińskiemu expeditus. Jego kult rozciągnął się w średniowieczu w Turynie, a później we Francji. Wzmianki o nim można znaleźć w pismach z V wieku. Potem całkowicie przygasł, aż do ponownego ożywienia w XVII wieku, głównie w Niemczech i na Sycylii. Obecnie jego kult jest bardzo żywy, szczególnie w Rzymie, a także w Brazylii, Argentynie, Chile i na Filipinach, w Reunion i w Polsce. Jest patronem żeglarzy, handlowców, studentów i egzaminatorów. Wzywany jest w ciężkich i trudnych sprawach, na przykład w procesach, przy poszukiwaniu zgub, w rozlicznych cierpieniach, burzach, zarazach, pożarach, powodziach i tym podobnych. Znana też jest jego pomoc w nawróceniu grzeszników, jednaniu zwaśnionych i łagodzeniu sporów. Jego wstawiennictwo jest bardzo skuteczne w wypadkach beznadziejnych, tak, że nazwano go świętym 11 godziny, to jest w sensie biblijnym ostatniej godziny, bo wysłuchuje także i tych, którzy w ostatniej chwili do niego w potrzebie się uciekają. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu ekspedytowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.